W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam Suzuki SV650. Jest to bardzo interesująca maszynka dla mnie, dlatego tutaj stawiam ją na swój kanał, ponieważ jestem zainteresowany kupnem czegoś podobnie. Jeżeli chodzi o recenzję podobnych maszynek, jakim jest SV650, na YouTube jest bardzo dużo, ponieważ jest to bardzo popularna maszynka, ale oczywiście nie omieszkam powiedzieć kilku słów od siebie na temat tego motocykla. Motocykl, który tutaj widzicie, jest z roku 2006, także jest już to jakby powiedzmy połowa produkcji. Motocykl został zaprezentowany pierwszy raz w 1999 roku i jak tutaj można przeczytać w licznych artykułach na temat tego motocykla, stał się hitem sprzedażowym. I tutaj chciałbym wtrącić jeszcze na temat właśnie tego hitu sprzedażowego, bo ponieważ tutaj Japończycy nawet nie nadążali z produkcją tego modelu na rynek europejski i w tym czasie właśnie, mniej więcej w tym czasie, tą sytuację próbowali wykorzystać Koreańczycy, robiąc bardzo podobny motocykl wizualnie, można powiedzieć, bo jeżeli chodzi o charakterystyki, nie można ich porównywać oczywiście tak bardzo. I jest to mowa o Hyosungu 650, tak, który jest bardzo, bardzo podobny do SV-ki. Też posiada silnik w układzie V, który oczywiście się całkowicie różni, ale charakterystyka i wygląd, nawet samej ramy, jest bardzo podobna. I właśnie bardzo się cieszę, że mam okazję wsiąść na SV-kę, ponieważ będę mógł ją porównać później do Hyosunga, ponieważ planuję w sumie zakup Hyosunga GT650 i dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dosiąść ten piękny motocykl. Motocykl jest specyficzny, ponieważ ma silnik w układzie V, 8-zaworowy, na każdy cylinder są dwa wałki rozrządu i charakteryzuje się bardzo dużym momentem obrotowym i właściwie SV-ka nie jest polecana dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z motocyklami, ale ja tak nie sądzę, bo uważam, że każdy motocykl jest dobry, żeby zacząć przygodę z motocyklami, tylko trzeba po prostu uważać. Ale faktycznie według niektórych testów ma lepsze przyspieszenie niż niejedna pojemność 1200 nawet, także jeżeli chodzi o osiągi, tutaj są bardzo, bardzo zacne. Silnik jest w układzie V, przez co nie wystaje nam z ramy. Przy ewentualnym szlifie oszczędzamy chłodnicę, chłodnicę to może byśmy zahaczyli, ale oszczędzamy cylindry, także tak to wygląda w skrócie. Tarcze 290 z przodu, 240 z tyłu. Znane m.in. z Bandita i innych modeli Suzuki, także nie sądzę, żeby te hamulce źle hamowały przy masie około 180 kg, co jest zaletą tego motocykla. Właśnie jego waga dodatkowo z tym silnikiem daje piorunujący efekt, jakie są osiągi, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyspieszenia. Rama jest aluminiowa, również wachlarz jest aluminiowy. Amortyzator z tyłu regulowane do bicie, także elegancko możemy sobie dostosować pod siebie te ustawienia. Jeżeli chodzi o... Właśnie, dobry jest motyw, ponieważ ten motocykl możemy spotkać zablokowany właśnie na prawo jazdy A2, co jest również ma miejsce tutaj. I to jest niby 25 koni ma mieć, tak? Co mówisz? KW, 25 KW, o kurde, no tak, no KW, no to wtedy masz gdzieś 34 konie, no. No, może można sobie zablokować to, jeździć na A2, także no petarda. Oczywiście wiadomo, jak wyglądają blokady, tak?
idąc dalej z opisem motocykla, można wywnioskować, że wszystko jest elegancko zgrane. Hamulce bardzo dobre, zawieszenie bardzo dobrze, że tak powiem, współgra z całą maszyną. Na zakrętach jest motocykl stabilny. Ta próbna dopiero będzie za chwilę. Nie będę tutaj pajacował na nim, ponieważ boję się, że coś zrobię. Po prostu się na nim przejadę. Wiem, że moc będzie czuć po prostu pod manetką, bo prawdopodobnie przesunięcie kawałek manetki będzie się wiązało z tym, że zostanę wystrzelony po prostu do przodu. Tutaj kolega, właściciel tego motocykla, mówił, że ostatnio, gdy sobie jechał, nieświadomie rzucił go na koło nawet na dwójce. Prawdopodobnie na trójce też by się dało. Także kurczę, no jest dzikus, jest demon, trzeba uważać. Motocykl typowo w moim stylu, nakedzik, elegancki, jak widzicie. Oczywiście jest wersja sport, która ma owiewki i jest przeznaczona bardziej do jazdy sportowej. Tutaj mamy nakeda, który sylwetka jest wyprostowana. Bałem się, że ten motocykl będzie na mnie za mały, ponieważ mam 1,90 m wzrostu, ale myślę, że jest akurat. Może faktycznie te nogi są troszeczkę, uważam, bardziej, za bardzo podkurczone i na dalsze odległości mogłoby to stanowić jakiś problem. Ale no kurczę, ciężko jest dobrać motocykl, no, dla mnie, bo ja jestem ogólnie dla wysokich ludzi, wiecie jak jest. Najwygodniejszy by był jakiś, kurczę, jakieś 1700 pojemność, nie wiem, jakiś typowo turystyczny motocykl, nie wiem, typu jakiś BMW czy coś w tym stylu. BMW GS na pewno by było wygodnie, ale właśnie motocykl jest przeznaczony, był produkowany głównie z przeznaczeniem na miasto, także jeżeli chodzi o poruszanie się nim w mieście, na pewno spełni swoją rolę, ponieważ jest leciutki, łatwo się na pewno go prowadzi i jego gabaryty na pewno pozwolą na to, żeby gdzieś manewrować między jakimiś ciasnymi zaułkami czy między samochodami, także tak to wygląda. No i jeszcze druga sprawa, Japończycy też robią małe motocykle, bo to są ogólnie mali ludzie, także jak widzimy, bag jest bardzo jakby wyoblony do góry, gdzie możemy tutaj oprzeć swój bęben i w tych wyżłobieniach schować swoje nogi, żeby nam było wygodniej. Tak jak mówiłem, mogę powiedzieć, że ten silnik ma 71 koni. Tak, 71 koni, o ile dobrze pamiętam. 71 albo 72, tak. No, czyli jak mówię, na masę około 180 kg, to w sumie z płynami, no to jest petarda. Jest petarda, przeliczyć mocy na wagę jest bardzo, bardzo dobry i początkujący motocyklista na pewno ma co ogarniać w tym motocyklu. Oczywiście motocykl jest dwuosobowy, ale jak widzimy, miejsca w pasażerze ma nie za dużo i jeszcze siedzi całkiem wysoko. Zajebiste jest, wiesz? Że wygodnie się siedzi? No, ja jechałem. Jechałeś? Bo jest kanapa podzielona. Mhm, no tak. Ale jakoś tak wysoko siedzisz, kurde? No to też pewnie subiektywna ocena. Jednemu będzie wygodnie, drugiemu mniej wygodnie. Znaczy ja jestem wysoki, to miałem nogi mnie trochę bo No tak, bo tu. Ale dla mojej dziewczyny to będzie akurat. Tumik jest oczywiście do wymiany, można tumik sobie wymienić na akcesoryjny, elegancko, nie trzeba mapować i coś tam jakichś fuel packów, albo to jest wymieniony, nie jest oryginalny. No nawet. Jakiś Scorpio, można jeszcze sobie zmienić, nic nie trzeba robić w silniku i tak. Tumik, że tak, wymiana tumika pomoże, silnik będzie bardziej lepiej pracował, może, nie wiem, tak to nazwę. Nie trzeba nic tutaj jakby grzebać w ustawieniach motocykla, że tak się wyrażę. Fajny spaw, podoba mi się, kurde, ciekawe. Jakiś Japończyk to fajnie przespawał, aluminiowa rama, czarna, podobno fajne są te spawy, podobno starsze wersje miały ramę. Jaką? Srebrną, o właśnie. W niektórych modelach. No, myślę, że srebrna rama by się prezentowała troszeczkę gorzej. Ja już nie będę wnikał, że tak powiem, więcej i opowiadał o tutaj kwestiach technicznych, bo to nie ma sensu. Każdy może sobie to przeczytać, gdzieś tam zobaczyć na YouTubie. Jest to popularny model, ale mówię, mam okazję nagrać coś na temat tego motocykla i nie omieszkam tego właśnie zrobić, wrzucić na swój kanał, bo mówię, ja się jestem też zainteresowany czymś podobnym, ale nie wiem, czy to jeszcze będzie SV-ka, czy Hyosung 650, ale chętnie właśnie bym teraz kupił Hyosunga, żeby sprawdzić, czym się różnią te motocykle, bo się różnią, oczywiście się różnią, tamten Hyosung jest oczywiście motocykl Hyosung. Powiedziałeś Hyosung. Hyosung? Nie, no, oczywiście chodzi mi o Hyosunga 650.
który, jak mówiłem wcześniej, jest bardzo, bardzo podobny do tego SV-a i, jak mówię, Koreańczycy go skopiowali. Ale jeżeli chodzi, tak jak mówię, o silnik, każda część silnika jest inna niż Suzuki. Także to nie można powiedzieć, że to jest kopia. I tam jest też taki temat, że rama jest podobna, lecz nie jest aluminiowa, tylko stalowa. I motocykl tamten jest oczywiście troszeczkę cięższy. Jeszcze zapomniałem powiedzieć jednej bardzo ważnej rzeczy, jaką charakteryzuje silnik w układzie V, a jest to właśnie jego dźwięk, który oczywiście na nagraniu będzie o wiele gorzej brzmiał niż to jest w rzeczywistości, ale V-ki faktycznie mają specyficzny odgłos silnika, który może się podobać. Demonstrujemy. Emko, daj mu trochę. Tak jak słyszycie, nie tniemy metalu, tylko po prostu elegancko brzmi. Klasyczna fałeczka. Czas na jazdę próbną. Emko katuje mojego Rometa, bo wie, że ja nie skatuję jego SV-ki. O kurczę, tak jak mówię, motocykl jest znacznie większy niż 125, oczywiście. Siedzi się mi bardzo wygodnie na nim, o dziwo. O kurwa! O mój Boże, wiecie co? Tu nie trzeba przekręcać manetki o pół centymetra. Wystarczy o trochę. Masakra, bardzo fajnie się siedzi. Nie no, powiem wam, że jest full wypas. Ja pierdziu. Kurwa, ja jadę na dwójce i to jedzie 80. No muszę wam powiedzieć, że jest dzikus. Kurczę, tu jest taka nieokiełznana moc. Czuję, że właśnie to jest demon, no. O kurwa macie, stóweczka już, kurwa. O, powiem wam, że nie. Że za dużo frajdy, naprawdę jest, kurde. Ja pierdziel, jak to rwie do przodu, to jest coś nie do opisania. Fajny odgłos, czuję za sobą taki bulgot z czeluści, kurcze. Który tylko czeka, żeby go odkręcić i, wiecie, wrzucić go na wyżyny po prostu zapierdalania. Ale nie mogę tego zrobić, bo się boję. Bardzo silnik hamuje, tylko odpuszczam gazu i hamuje od razu, momentalnie. Tak, to jest charakterystyka właśnie tego silnika. I nie kłamali, chłopcy. Tu będzie kawałek prostej. Spróbujemy troszeczkę dać mu. Ja pierdolę. O fucking shit. Uj, kurwa macie, zaraz mnie zwieje stąd. Masakra. Oj, powiem wam, że hu. Masakra jest. Masakra po prostu. Bardzo się ekscytuję, ale wiecie, kurde. Jakby... O kurde bela, jasna cholera. Nie. To jest demon. Ale korci, tak korci. Tak korci, że ale redukcja, elastyczna skrzynia, precyzyjna. Ja pierdolę, nie wierzę w to. Przepraszam, że tak się ekscytuję, ale no... Brak mi słów. Bardzo mi się podoba. Czuję, że to jest motocykl dla mnie. Jeżdżę po tych dziurach, trochę trzęsie, jeżeli chodzi o drgania silnika, nic nie czuję. Z dwójki dodajemy gazu i on po prostu
leci. Masakra. Faktycznie, bardzo... Trzeba tu ostrożnie jeździć, bo... To jest chwila, kiedy łapiemy stówkę. To jest chwila, kiedy przyspieszamy, masakra. Zobaczcie, M-ko na moim rumecie. M-ko przyspieszał, kiedy jechałem właśnie. Jechałem za nim, to jak mu dał, to było po prostu coś niesamowitego. Masakra, nie, to jest... Po prostu mnie to zdmuchuje. Frajda niesamowita, naprawdę. Jest czym pojechać. I powiem wam, że jakby no, skok manetki, jaki ja tu robię, to jest naprawdę minimum. Ja tu nawet połowy nie przekroczyłem. 6,5 tysiąca i on dopiero wtedy, kurde, czuje jeszcze gorsze, jeszcze większe, że tak powiem, no, spychanie mnie z siodła. Nie no. I to brzmienie silnika przy redukcji. Ale powiem wam naprawdę, faktycznie dla... To jest prawda, co pisali. W zakrętach można się zaskoczyć. Bo powiem wam, że bardzo niepewnie się czuję i boję się w ogóle wjechać w jakiś zakręt. Teraz będzie taki łuczek. Jadę teraz 70, no prawie 80. I patrzcie, oddaję manetkę i on hamuje, nie? Teraz przy niepewnym dodaniu gazu mógłbym tutaj wylądować gdzieś na drzewie. Ale kurczę, jest zabawka, jest na pewno długo bym mi się nie znudził ten motocykl. Bo chyba to jest to, co bym wymagał motocykla. Czyli dobre przyspieszenie, naprawdę. Wygodnie się siedzi, jak na razie, nie wiem, bo nie wiem, jakby to było, jakbym przejechał jakieś 100 km, nie? Czy tam 200. Nogi mam oparte, schowane w baku, fajnie to się... Nie mam za długich tych nóg jednak. Nie mam za długich nóg, także moje obawy, żebym się nie zmieścił na motocyklu, są jednak bezzasadne, no. Fajne, naprawdę. Mój styl, jeżeli chodzi o wygląd, fajnie się tym jedzie. Bałem się, że ten silnik będzie wibrował jednak, ale powiem wam, że no coś tam czuć, ale to jest na bardzo, na pewno na akceptowalnym poziomie. Jak dla mnie, bo to wiadomo, to jest subiektywna ocena, ale fajnie. Wiem, że powtórzyłem już słowo fajnie kilkanaście razy, ale powiem wam, że emocje naprawdę tutaj mną kierują moimi słowami. To jest to. Mogę powiedzieć tak, doczepić się, ten licznik trochę mi się nie podoba. No ale z braku laku bym zaakceptował. Jakby mi dali za darmo, to bym akceptował to. Także myślę, że to jest motocykl właśnie i do turystyki, i do miasta. Oczywiście do turystyki w mniejszym zakresie, bo jednak faktycznie na pewno tu jest mało możliwości zainstalowania jakichś kufrów. Ale naprawdę jest czym pojechać i fajnie się to prezentuje. Oj, burek.